Uwaga, ze względu na politykę YouTube, ten materiał przeznaczony jest dla osób powyżej 13 roku życia. Witajcie kochani w kolejnym podcaście. Dzisiaj porozmawiamy sobie o koronawirusie, czyli o czymś, co jest ostatnio bardzo chodliwym tematem. Nie planowałam takiego podcastu. Zrobiłam to na prośbę jednego z moich widzów. Dostałam pytanie, czy się boję, czy się jakoś chronię przed zakażeniem, co robię, żeby się nie zarazić. Powiem tak. Ja koronawirusa nie boję się bardziej niż zwykłej grypy, bo tym właśnie jest koronawirus. Jest grypą, tylko że taką nową, nieznaną jeszcze. Nie mamy na niej, nie jesteśmy odporni na to. Najbardziej na koronawirusa są narażone osoby chore, czyli ze słabym sercem, z problemami drugooddechowych, ze słabymi płucami itd. Osoby starsze, osoby z jakimś tam upośledzeniem odporności organizmu. Poza tym, wiecie co, mam tutaj przed sobą mapę, podlinkuję wam w komentarzach, mapę właśnie występowania koronawirusa i jednocześnie są tutaj podane liczby. Totalna liczba zachorowań na chwilę obecną wynosi 95 062 przypadki, z czego 3250 ludzi zmarło na tę chorobę, ale wyzdrowiało 51 156 osoby. Patrząc na dane, widać, że osób, które zmarły na tego wirusa, jest no ułamek w porównaniu do tych, co wyzdrowieli. I wiecie, to, co jest najgorsze w tym wszystkim, to to, że ta epidemia jest epidemią strachu. Ludzie, przynajmniej w moich okolicach, masowo wykupili z aptek maseczki. Wystarczy poczytać, pogrzebać trochę w internecie, aby dowiedzieć się, że maseczki z apteki w żaden sposób nie uchronią nas przed koronawirusem, przed możliwością zachorowania na tę chorobę. Dodatkowo mogą sprzyjać temu, żeby zachorować. No może nie na koronawirusa stricte, ale jeszcze na inne jakieś tam choróbska, bo tak oglądałam właśnie filmik na kanale Nauka to Lubię, gdzie pan tłumaczył, że kiedy nosimy maskę, to robi się wilgotno, prawda, między maską a ustami i to sprzyja po prostu temu, aby łatwiej chwycić chorobę. Maski są dla osób już chorych, które na przykład mają katar albo kaszlą i na przykład idą do sklepu i nie chcą kogoś zarazić, nie chcą kaszleć w poczekalni albo komuś twarz w windzie. Osoba zdrowa nie powinna nosić maski, gdyż to właśnie zwiększa ryzyko zachorowania. No ale ludzie niestety rzucili się do aptek, nie tylko po maski, ale po żele bakteriobójcze, które są, no na wirusa nie działają. To jest dobre właśnie też do poczekalni i dzisiaj byłam u lekarza z moim synem, który właśnie jest przeziębiony, plus byłam u dentysty i podobało mi się to, że właśnie są żele dezynfekujące ręce, co jest fajne, bo wiecie, dotykamy różnych rzeczy, czy klamek, czy telefonów. O, to jest kolejna rzecz. Czyśćcie swoje telefony i nie tylko tablety i inne sprzęty. Na tym jest najwięcej bakterii. I tu nie chodzi tylko o koronawirusa, ale o w ogóle o bakterie, zarazki. Dotykamy swojej twarzy tyle razy w ciągu dnia. Ja odkąd, wiecie, mam telefon w ogóle, to zawsze go czyszczę każdego ranka i wieczora. Przemywam go płynem specjalnym, żeby nie mieć po prostu problemów z cerą. Bo dotykam telefonu, potem twarzy, no i niestety robi się bałagan na buzi. Ale trochę odbiegłam od tematu. Nie boję się koronawirusa. Oczywiście jest jakiś tam strach, że mój organizm mógł sobie nie poradzić z tym wirusem, z tym rodzajem grypy, że może przeszłabym go w bardzo ciężki sposób, czy na przykład moje dziecko, które ma słabszą odporność,
mogłoby przejść w bardzo ciężki sposób tę chorobę, ale nie, nie boję się. Bardziej niż koronawirusa obawiam się, nie wiem, zawału, wylewu, raka. To są choroby, które mnie przerażają niż koronawirus. Strach, panika to jest najgorsze, co może być. Ludzie powinni, zanim wpadać w panikę, poczytać, doinformować się, nie wierzyć bzdurom, dodatkowo szukać informacji z różnych źródeł, bo czasami ktoś się uczepi jednego portalu i potem ciężko mu myśleć o tym, czy to, co czyta, jest dobre, czy to jest racja, czy może to są jakieś wyssane z palca bzdury. Pamiętajcie, najważniejszy jest spokój, no i higiena. Idziecie do toalety, na przykład u lekarza, myjcie ręce. Nie wiem, przyjdziecie do domu, ja sobie nie wyobrażam wrócić do domu, czy to po lekarzu, czy po zakupach, czy po prostu w jakimś wyjściu i nie umyć rąk po powrocie do domu. Dla mnie to jest takie naturalne, takie oczywiste, że najpierw myję ręce, potem na przykład coś tam robię. Staram się też nie jeść na przykład w drodze, w biegu, że kupuję coś, a potem to jem bez umycia właśnie rąk. To jest ważne i tu nie chodzi tylko o koronawirusa, to chodzi o wszystkie choroby, o większość takich zakażeń. Teraz mamy okres grypowy i właśnie najbardziej przeziębienia, więc łatwo zarazić się nie tylko koronawirusem, ale każdego typu grypą czy jakimś tam przeziębieniem. Najważniejsze to jest dbać o siebie, zachować tę higienę, tym bardziej teraz szczególną ostrożność zachować, no i być spokojnym, nie dać się panice. Muszę jednak powiedzieć, że jestem zdania, iż nie powinno się jeździć do miejsc, gdzie to zakażenie koronawirusem jest większe, jeżeli ktoś nie musi gdzieś lecieć, na przykład do tych nieszczęsnych Chin czy do innych krajów, to niech na razie sobie daruje. No bo to jest jednak ta rzecz, z którą się zgadzam, czyli że nie, lepiej nie kusić losu. Jeżeli naprawdę musicie gdzieś lecieć, no to lećcie, czy tam jedźcie. Ale jeżeli nie musicie, to się na razie powstrzymajcie, bo mimo iż nie boję się koronawirusa, to jestem zdania, że owszem, panika nie jest wskazana, ale jednocześnie trzeba jakąś tam ostrożność zachować. Ja teraz widzę, jak bardzo media nakręcają ten temat. Portale społecznościowe, portale informacyjne. Niektórzy ludzie są po prostu przerażeni, bo łatwo wpadają w panikę albo no, dla nich to jest coś przerażającego, ten cały wirus. I wydaje mi się, że więcej osób wpadnie na zawał albo na nerwicę zapadnie przez tego koronawirusa, niż rzeczywiście zachoruje na tę chorobę. Tak jak mówiłam, spokój, higiena, no i to też nie jest zależne od nas, prawda? Bo jeżeli coś mamy złapać, to złapiemy. Niestety, jeżeli mamy się zarazić, to się zarazimy. Wtedy tutaj apel, nie idźcie na SOR, nie idźcie do lekarza, tylko zadzwońcie. W internecie możecie znaleźć numery, pod które trzeba dzwonić w takiej sytuacji, żeby nie zarazić innych osób, żeby po prostu zmniejszyć ten obszar występowania wirusa. Ja Wam życzę, żebyście trzymali się zdrowo i z dala od wszystkich chorób, nie tylko koronawirusa z Wuhan, ale wszystkich gryp, żebyście przeszli ten okres najgorszy, grypowy, przeziębieniowy spokojnie. Ja się jakoś trzymam, trochę mi zaczyna brać, powiem Wam, taki kaszel. Ale mam nadzieję, że dotrwam do wiosny. Już nie mogę się doczekać wiosny. Już mam tak dosyć zimy. Nie wiem jak u Was, ale u mnie właśnie pada śnieg. Znowu. Już liczę naprawdę na te wiosny, na słońce i na ciepełko. Już mi zbrzydła ta zima. Dlatego trzymajcie się ciepło. Bez paniki. I do zobaczenia. I do usłyszenia. Dziękuję Wam kochani za wysłuchanie. Piszcie, co Wy o tym sądzicie. Wiecie, ja nie chciałam się tutaj wymądrzać, ja nie jestem ekspertem, nie znam się na tym, ale uważam, że najważniejsze to właśnie zachować spokój i podstawy higieny. To wszystko na dzisiaj. Cześć!